Ave, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem znajomy władcy północnych Włoch, przypominający w górze i soczystym komentarzu, bo to nasza kampania w Napoleon Total War, kampania włoska. Dzisiaj zaczniemy nietypowo, bardzo niestandardowo, bo nie zaczniemy od końca tury, a od przeprowadzenia bitwy. I to bitwy na automacie, bo uznałem, że szkoda czasu, tu strata 200 żołnierzy, pal licho, cyk, proszę bardzo, Parma wyzwolona. Dlaczego na automacie? Ponieważ dzisiaj nas czeka dużo więcej, dużo większych bitew, że tak się wyrażę, i po prostu szkoda mi czasu tracić na takie jakieś śmieszne, malutkie bitewki. Ta armia tutaj będzie odnosić uzupełnienia, czyli można tutaj rozbudować, o, placówka zaopatrzeniowa, jak dobrze, i to jeszcze fajnie strategicznie ulokowanej prowincji, dosłownie na środku Włoch, super. To Toskania jest duże, bo można by było to też podbić, tak samo by można podbić Lukę i tak samo papieża można by podbić. Rzymu nie ma niestety, szkoda, że nie ma też, a jeszcze, tu jest jedna prowincja rzymska. Okej, okay. W sumie mogliby zrobić całe Włochy, po Rzym, pod Neapol i Sycylię, bo w sumie na Sycylii i tam w Neapolu też się toczyły dość zacięte walki. Sycylię chyba Napoleonowi się nie udało podbić, nie? O ile sam Neapol podbił, to Sycylii chyba nie zajął, nie? Bo on był odgrodzony. Nie jestem pewien, jak ta kampania włoska dokładnie, znaczy to już w późniejszym etapie, tak? Ale, bo na razie mamy ten w sumie 1796. To jeszcze są te kampanie, powiedzmy, wczesno-napoleońskie. Dobra, jak to wygląda? Kurwa, problem jest ten, że ten generał musi naokoło biegać, ale w następnej turze dojdzie. Jakby co, będziemy się bronić w tej Alessandrii. Zobaczymy, gdzie ta armia wyjdzie. Może austriacki generał wpadnie na pomysł. Ej, zajęli nam prowincję, może pójdziemy z drugiej strony, cofniemy się. Nie, poszedł na Genuę. Poszedł na Genuę, domaga się kapitulacji. Żadnej kapitulacji nie będzie. Oblegają, tracą turę na oblężenie, doskonale. Mógłbym teraz na Napoleona cofnąć, żeby odbił Genuę. Ale mógłbym pójść na Mantułę. Mógłbym pójść na Mantułę. I zdobyć tą przeklętą fortecę. Bo dojdę tam. No dojdę tam. Dojdziemy na Mantuj. Ja tam pójdę. W międzyczasie tu zgromadzimy drugą armię. To jest pewne. To jest mur beton. Te dwie armie również idą do Alessandrii. Problem, jak oni z tą Genui pójdą na Nicea. Nicea to nasza stolica na tej kampanii, więc troszeczkę ciężko by było. Dobra, wy się tu gromadzicie. Gromadzimy coraz większe siły. Fajnie zarabiamy, naprawdę. To, że podbiliśmy na porządku te osady, dużo nam dało. Fajny buścik, jeżeli chodzi o gotówkę. Dzięki czemu możemy więcej... A nie, czekaj. W pierwszej kolejności rekrutuj z jedno, znaczy z miast, które są dość blisko linii frontu. Tu artylerię rekrutujesz, tu się rekrutują. Tu na przykład można dwa oddziały. A tu już nie może. Dobra, to kolejny oddział. Jakbyśmy mieli dwie pełne armie, to można było fajnie podziałać. Dobra, i teraz pytanie, czy my chcemy cofnąć Napoleona dla Genui ratowania? Ale i tak to mi nie dojdziesz. Trzy tury przez te lasy? Trzy tury. A ta armia za trzy tury może być wszędzie. Jak oni wyglądają? Weź ich zaatakuj, pokaż mi armię. No to jest w większości piechota liniowa. 4 jednostki artylerii, 3 jednostki kawalerii. No tej raczej bitwy nie wygramy tymi mieszkańcami. No musimy się tu zrekrutować, tu musi powstać armia. Tu zaraz dojdzie artyleria. No i ty generale Jeziry Suriciri, w sztabie generalskim musisz to wygrać. My tymczasem idziemy na Mantułę. Tak, idziemy na Mantułę. Najkrótszą drogą, cyk. Mantua to jest forteca, a przede wszystkim to jest ważny ośrodek rekrutacyjny dla Włochów. Może się poddadzą? Kurwa! Ja myślałem, że... A, oni wycofali oddział. No dobra, no to bez walk zajęliśmy fortecę. Pozwoliliśmy... To mogliśmy zabić generała. Myślałem, że oni po prostu... No, w sumie nie wiem co ja myślałem, że jest to logiczne, że oni wyjdą z tego fortu. Nie zauważyłem, tam jest generał, może w ten sposób. Dobra, przyjmijmy. Napoleon okazał łaskę tym bydlakom. Mimo potężnych murów i walecznych obrońców udało ci się zdobyć twierdzę Mantui. Zapewni to nam dostęp do świeżego parku artyleryjskiego, a także poważnie osłabi austriacki przyczółek w regionie i wzmocni naszą pozycję. Nasi przeciwnicy są bezradni w obliczu sił twoich armii, już wkrótce ta wojna zapuka do ich ojczystych wrót. Dokładnie. Oczywiście pokojowa okupacja. Twierdza w Mantui zdobyta. I de facto jesteśmy bardzo blisko zdobycia tego Klagenfurtu, czyli Karentin. Teraz nas oddziela Wenecja, z którą możemy de facto handlować, więc na razie bym chętnie z nią pohandlował. Doża Wenecji raczej się zgodzi na handeli. Już tylko niechęć, ale więcej pieniążków. Ja na razie z nimi walczyć nie będę. Potem oczywiście będę musiał walczyć. Ale co ja bym chciał zrobić? Tu dostałem jakąś jednostkę. Uuu, haubicy dostaliśmy. Fajnie, tylko ja bym może podzielił tą armię. I wysłał część żołnierzy. Powiedzmy, część żołnierzy bym wysłał. Może bez artylerii. Ci, którzy nie potrzebują aż tak dużych uzupełnień, wysłałbym ich na południe, po to, żeby mi zdobyli Modenę. No właśnie, tymi jednostkami. Możesz jeszcze was w razie czego podrzucić. Okej, to nieźle ich podrzuciłeś. I wrzućcie te nowe haubice.
Okej, zarąbiście. Tu trzeba wszystko ponaprawiać. Bardzo z wielką chęcią. Jak widzicie, to jest fort. Forty się ciężko zdobywa. W ogóle forty głupio się walczy i ciężko się zdobywa i też głupio się je broni. To akurat oblężenia w Empire i w Napoleonie są średnie. W Napoleonie tak samo chyba oblężenia wyglądają, nie? Chyba tak, chyba dokładnie tak samo. Dobra, kończymy turę i zobaczymy, co zrobi ta austriacka armia. Ona niestety nas zaatakowała. No bronić tego raczej ręcznie się nie opłaca. Pytanie, czy oni będą tam siedzieć. Jeżeli tam będą siedzieć, nawet się ucieszę. Austriacy chyba mają prawo, muszą mieć prawo przymorzu od Wenecjan, czyli mogą mi z każdej strony wyjść. Wenecję zaatakujemy dopiero jak będziemy gotowi. Musimy tą armię włoską na plecach, właśnie, bo Ligurię straciliśmy Genuę. Musimy tą armię włoską złapać i wykastrować dosłownie. Chyba że olejemy tą twierdzę w Mantui. I pójdziemy, bo tu już Papal State, tu już jest ostatnia włoska osada i to jest. Właściwie Włosi już tylko tu mają prowincję, o tu. Więc jest bardzo dobrze, no błyskawicznie ta kampania, no nie jest proste, to jest pierwsza kampania rozrywkowa, powiedzmy. Tu gromadzimy siły, jeżeli oni będą siedzieć tutaj, zarąbiście. Z wielką chęcią ja ich tutaj będę kitrasić w tej Genui. My coraz większe siły gromadzimy, to mi się podoba. Kiedy ta artyleria się zrekrutuje? The fuck? Kiedy można artylerię rekrutować? Tutaj kolejne dwa oddziały. No, 1200, tu się artyleria robi. Się to robi, tu się rekrutuje oddział za jedną turę będzie, tu nie można nic zrekrutować, tu nie można i tu można, tu mi zrekrutuj więcej piechoty liniowej. Wy tym czasem idziecie, wyzwolenie Modeny, zdobądź miasto Modena, Mon General. Nasi zwiadowcy niosą, kurde, to Mon General mi się kojarzy z drugą częścią, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Nasi zwiadowcy niosą wieści, że mieszkańcy Modeny nie darzą wielką sympatią austriackich okupantów, za to Francji wiele sprzyjają. Polska mowa, trudna mowa. Księstwo to ma korzystne położenie i jest bogate. Warto byłoby wyzwolić jego ziemię i wykorzystać ich zasoby z pożytkiem dla nas. Nagroda, jednostka, piechota rewolucjonistów, boso przez świat znowu. To się rozpocznie oblężenie. Kontynuuj. Podprowadź tą piechotę. Cyk. No, też myślę, że na automacie. Bez większych problemów. Okej, przy okazji wyzwolenie Modeny. Pragnąc zjednoczyć okoliczne prowincje, ogłaszasz ustanowienie Republiki Cisza Padalańskiej. Tu Polacy służyli, nie? Niezależnego państwa włoskiego cieszącego się poparciem i ochroną Republiki Francuskiej. Umocni to twoje wpływy w regionie i zapewni podstawowe zasoby, dzięki którym będzie można ograniczyć organizować dalsze ofensywy na terytorium Francji. Pokojowa okupacja. No i bom cyk cyk. No i o to chodziło. Czy mogę teraz handeli z państwem kościelnym. Teoretycznie mogłem podporządkować sobie całe Włochy. Ale po co podporządkowywać? Jak można z nimi handeli. Handeli jest fajne. Jak widzicie, dzięki handeli pewnie mamy więcej pieniążków. No, więcej pieniążków. Okej, ty teraz fajnie byś na północ wrócił. Chociaż czekajcie. Moglibyśmy zrobić. Bo te armie są strasznie podupione. Tu jest placówka zaopatrzeniowa, tu jest placówka zaopatrzeniowa, tu jest placówka zaopatrzeniowa, jest placówka zaopatrzeniowa. Może tu nie ma Włochów, zaryzykować, cofnąć Napoleona i mieć pewność, że rozgromimy tą armię? Można by tak zrobić, można by tak zrobić, można by ich olać. No ta armia jeszcze nie wystarczy, żeby zdobyć, zwłaszcza że on tu ma posiłki. Jeszcze 5 oddziałów dodatkowych, chyba cofniemy. Chodźcie na razie do Parmy. Zresztą mieliśmy większe uzupełnienia, wejdź na razie tu. Dobra, przeczekamy to jedną turę. Poczekamy aż wejdą uzupełnienia. Jesteście trochę nieszczęśliwi, ale za jedną turę będziecie szczęśliwi. Zrób tak, zwerbuj. Dobra, może nie naprawiaj tego. Zwerbuj mi więcej piechoty. Okej, good, za dwie tury. Prawdopodobnie Wenecjanie nas nie zaatakują. Jak nas zaatakują, to przypał, ale miejmy nadzieję, że nas nie zaatakują. Skończymy turę, tu jedną turę chyba przeczekamy, aż uzupełnienia większe wejdą, przydałoby się więcej przeczekać. Znaczy ja całej armii de facto cofać nie muszę. No dobra, skończ turę, zobaczymy co się stanie. On na razie tak, tu jest jedna ta austriacka. Mogłem ich rozbić, że przy szturmie byśmy pewnie dużo stracili. Ale byśmy generała złapali, to akurat spoko by było. Pytanie, czy Wenecja da mi prawo przemarszu? Daba, mać wasza. Jest mi smutno, bo przed chwilą cofnąłem armię z Mantui, oni zajmą mi fortecę. Chyba, że będą oblegać, nie wzywamy Piemontu, bo on by nas zdradził. Handlowaliśmy, pieniądze robiliśmy, po co ta wojna, po co walczyć? Nowa Republika. Skoro Republiki, mieszkańcy Republiki Cisapińskiej i Trasdapani zostali uwolnieni od niepożądanych obcych wpływów, ogłaszają połączenie tych krajów w jedno wielkie włoskie państwo pod protektoratem francuskim, Republikę Cisapińską. Posunięcie to nie tylko umożliwi nam zachowanie ścisłej kontroli nad tym regionem, ale pozyska też naszej sprawie
oliwek włoskich żołnierzy. Legion Lombardzki służą dobro republiki. Planowano porozumienie, strajki, 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 ale to co, dostałem jednostkę? To fuck. Czy mogę rekrutować nowe jednostki? Legion Lombardzki, co to jest? Gdzie to jest? I zwierzy liniowi, to jest to, co zrekrutowałem. Okej, okay, oni chyba siedzą w tej Genui, oni się tutaj okopali, oni tutaj siedzą. Zakładam, że fort wznoszą, bo mogą chyba wybudować. Nie, nie mogą zbudować fortu. To jest trochę rzeczkę, no to jest uproszczona kompania, nie można wszystkiego wszędzie budować, jak zauważyliście. Nie wiem, o co chodzi. A tu jest Legion Lombardzki, o kurde. Faktycznie ja tu mogę ich rekrutować? Nie, to jest jednorazowy boost. Tak samo w tej globalnej kampanii, chyba trzeciej, europejskiej, można mieć legiony polskie. Trzeba tylko wyzwolić Warszawę. 6 funtówki. O, idealnie się przydadzą. Będziecie walczyć tutaj, super. A nie, czekaj, artylerię dostałem, bo ją zrekrutowałem. Kurde, jeden oddział. No jeżeli po wyzwoleniu całych północnych Włoch, oni się zjednoczyli w jakąś tam jebutną republikę i z tej jednej republiki dostaje tylko 120 żołnierzy, no to trochę lipa, panowie, no. Nie tego imperator od was oczekuje. A tu już jebutna armia powstanie. Monsieur Uzaur? Dobra, tu się połączymy. Dobra, ta armia pójdzie. Dobra, świetnie. To wy w takim razie idziecie do Mantui. Tą armią. Będziemy bronić tej fortecy. Aha, tylko że teraz jest was tutaj za dużo. To wrzuć mi przede wszystkim tak. Wyrzuć jedne działa. Wrzuć haubice. Wrzuć piechotę flizjerów liniowych chciałbym. Flizjerzy liniowy. Dobra, wrzuć tą piechotę rewolucjonistów. Okej, są dwa wolne sloty, wrzuć jeszcze ciebie. I ciebie ten generał styknie pod Napoleona. Ty na razie czekasz. Tutaj rekrutujesz trzy kolejne jednostki. Super, zarąbiście. Tu można coś rekrutować? Nope, nie można. Tu można by zwiększyć Kurde, czemu ta placówka handlowa, znaczy uzupełnieniowa jest tak daleko wysunięta? Przecież oni tu podejdą i mi złupią. Ty, czemu ja w ogóle nie atakuję dalej? Przecież tu mogę zaatakować Werony. Po co ja mam się bronić, jak mogę atakować? Tylko czekajcie. Jak silna jest ta armia? Nie, no nie zaatakuje mi się, że to jakaś milicja. Go Werona, przytniemy ich na pół. Nie, co? Nie poszedłeś? Ła. Dobra, zrobimy coś takiego. Napoleon wchodzi do akcji. Okej, okej, okej. Napoleon wchodzi do akcji. Poddajcie się, przed wami stoi Napoleon i 22 ludzi w obstawy. Siła perfazji Napoleon. Pokojowa okupacja. Dobra, i teraz tak. Musimy zrobić tak, żeby wchodziły uzupełnienia. Kawalerię wrzuć tu. Bo oni nie mogą wejść, bo działa ich spowolniam. Na pewno natomiast do tej armii. Teraz wchodzą uzupełnienia. Generał musi być w armii, żeby były uzupełnienia. Ty możesz robić za garnizon. W następnej turze tu wejdą trzy oddziały. Raczej nas nie zaatakują. Mam nadzieję. Tu jest Trident do zdobycia. Innsbruck. W Wenecji widzę, że Wenecjanie trzymają siebie. Tu jest jedna jeszcze osada. Breścia do zdobycia. Okej, okay, mamy 2000. Trzeba, mogę za te 2000 sobie kupić. Kolejne oddziały rekrutuj. Artylerii styknie. Tu rekrutujesz. Tu nie możemy, nie możemy. Tu się rekrutują, rekrutują, rekrutują. Tu się rekrutują, rekrutują. Jeśli może tu kawalerii trochę zrekrutuj. Troszeczkę. Okej, okay. I w następnej turze ich połączymy i pójdziemy odbić Genuę. Okej, okay, o, idą na południe. Okej, okay, i z Trydentu wychodzą. Nie, co? Czemu oni mnie wszyscy... Przekręty papież, kurwa. Czemu imię? Ale z nimi graniczę nigdzie? Graniczę. Fuck. Oj, ty, bo się trochę komplikuje sytuacjonen. Troszeczkę się komplikuje. A czy de facto... Co, oni tu podeszli? Naprawdę? Ale dobra, oblegałem to. Bo de facto ja mogłem olać wszystko i po prostu... Co? Ty szturmujesz? O, fuck, generała stracę. Ja to obronię, to jest forteca. Kurde, a się wdupiłem. Ja myślałem, że oni będą... Nie, no panowie. Myślałem, że oni tu nie będą mogli przejść, bo ich Napoleon przechwyci, bo każda armia... ma zasięg, w sensie takie pole, gdzie jak ktoś przechodzi, to oni przechwytują tą jednostkę. Myślałem, że Napoleon to będzie miał w zasięgu tą mantułę, bo to jest blisko. Dlatego ja poszedłem na tą mantułę. No i spoko, ja miasto mogę stracić, tylko mi generała szkoda. Jean André Massino. No to jest piechota liniowa, tego się nie obroni. Znaczy my mamy fort, ja naprawiłem ten fort. Dobra, nie wiem, spróbujemy stoczyć, zobaczymy. Dobra, mogłem wycofać te oddziały. W sensie mogłem wyjść z miasta, bo oni zażądali kapitulacji. Mogłem to zrobić. Ale myślałem, że oni będą atakować. Dobra, zaatakowali.
Spróbujemy im zadać jak największe straty. Szkoda mi tylko tego generała. Najwyżej bym, nie wiem, wczytał i wycofał tego generała. Kurde, szkoda, dobra, nie no, trudno, stracimy to, stracimy tego generała. Gdybym miał dwa oddziały piechoty liniowej, a nie jakichś uzbrojonych mieszkańców, to może bym to wybronił. Bo no, oni muszą wejść na te mury i przy okazji tutaj mamy artylerię na tych murach, oni ładują, strzelają. Problem jest taki, że no to jest jednak upośledzone trochę. Walka na tych fortach to nie jest nic przyjemnego. Spróbujemy coś generałem pogmyrać, może artylerią. Byłem w sumie... on schował generała, nie? On ma tego generała. Z artylerią jeszcze. Ma w ogóle dragonów, to nie było podejście. A, oni w dole idą. Czekamy aż wyjdą, tylko że to będzie już bardzo bliziutko. No nie wiem, no spróbujemy. Jakbyśmy kawalerią gdzieś im na plecy wjechali, straty zadali, w sensie morale złamali, to może... ciężko będzie, ciężko panowie będzie wygrać. Prawdopodobnie stracimy to, no szkoda. Kurde, oni wszyscy się na mnie rzucili, to jest trochę przykre. Ten papaj z tej, wszystko. Strzelajcie. Halo, wy też strzelacie, czy coś? Strzelacie panowie? Ładujesz, smyrasz to działa. Smyrasz, smyrasz. Ładuj kartacze. To z szarżą polecisz. Pięknie. Jakbyście im złamali morale, to jest szansa, bo wtedy byście ten ogień przenieśli na ten oddział. To jest milicja. Pięknie. Przestań mi tu po włosku gaworzyć. No strzelajcie, strzelajcie, bo jak dobiegną to rip. Panowie, ładujcie, ładujcie, to działa. Szybciej. Szybciej, może generała za blisko wrzuciłem. Halo? Czarny. Panie, panie! No teraz, bo generał ich wciągnął. Kurwa, żeście nie trafili. Dobra, do tyłu tym generałem. Dobra, uciekają, uciekają. O kurwa, ale blisko. Tu strzelać. Czy wy się tu obrócicie? Musicie się tutaj obrócić. Niestety piechota liniowa podchodzi pod nasze linie. To jest problem. Daj tego generała. Może odciągniemy piechotę, znaczy odciągniemy tą piechotę naszym generałem. Czy wy tam się możecie obrócić na piętce? No nie mów, że ja muszę zaprzodkować te działa wszystkie. Ten obracasz. Tu, panowie, tu, bo oni na mury wchodzą. Ja pierdzielę. Wy się tu podbiegnijcie. Strasznie dziko się tą piechotę ustaje na tych murach. Ja nie, to nie działa. Musimy odprzodkować, nie zdążymy. Fuck, wjedź w nich. Tu jeszcze z tej strony wchodzą dwa oddziały pełne. Shit. Biegiem, panowie. Muszę ich zaprzodkować, chociaż czekaj, czekaj, bo oni teraz biegną do nas. Do generała rzuciłem, gdzie jest ten generał? Gdzie jest ten generał? Szarża. Okej, okay, do tyłu. Jezus, ale to jest wszystko naciągane. Stawcie się tutaj. Super. Musicie tu podejść. Coś takiego. Go, 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 go. Nie, nie, czemu wam morale spada? Wracać! Kurwa, dobra, wyjdź jeszcze raz. Odprzodkuj te działa. Odprzodkuj. Tu. Strzelaj. Macie załadowane, ja wiem o tym, macie załadowane. Strzelaj. Nie mogą dobiec. Nie mogę cię dobiec. Nie mogą, nie pozwalam, zabraniam. Stać, gdzie stoicie. Kurwa. O, zatrzymali się. Okej, okay. Strzelcie w nich. Proszę, obróć te działa, strzel im w twarz, zatrzymali się. Nie, szykujemy się do strzału. Załaduj to, nie, proszę. Strzel. Strzelaj. Okej, okay. Ty, bo po generale mi strzelasz. Dobra, do tyłu. Uciekają, świetnie. Świetnie. Zaprzodkuj te działa. Bo tu mi na mury weszli, nie? Jep. Daj generała tutaj. Go, go, go. Ty, nie, musisz go... Nie, czekaj, stój, kurwa, czekaj, skup się. Bo oni jeszcze mogą wrócić, nie? Ale jak tak wrócą, to pal licho. Ryzykujemy, bo ja muszę tutaj pomóc tym, bo oni już na mury wchodzą. Wy musicie tutaj biec. Kawalerię zaprzodkowałeś, bo trzeba ją podciągnąć w drugie miejsce. Mogę jeszcze jedną salwę w nich strzelić, ale dobra, za późno już. Kopiecie? To działa? Halo, panowie? Jesteście mi potrzebni tutaj. To trochę potrwa, zanim tu podejdą. Fuck. Oni wchodzą. Kurwa, wchodzą już. Mamy tylko uzbrojonych mieszkańców. Nie! Chodźcie tu. Szybko, szybko, generał. Wjeżdżasz tu. Wjeżdżasz, murale mi złamiesz. Naprzód, panowie, mieszkańcy, brońmy tego fortu. Jak to się uda, to ja normalnie nie wierzę w tą grę. Atak, panowie, na pełnej. Jedziesz tu, od razu morale boostuj. Czekaj, jeden oddział ucieka. Co?
Nie, oni chcą walczyć. Fuck, szarża. Dobra, ale ociągnęliśmy ich od murów, dobrze. To jest ten drugi. Kupujemy czas, aż artyleria podejdzie. To jest bardzo ważne. Weź ich tu rozstaw czy coś. Biegiem. Okej. Okay. Fuck, wracają, no i tego się bałem. Shit. Stój. Się rozstaw się tak. Kurwa. I właśnie to jest problem. Może trzeba było kawalerią, ale jakbyśmy nie poszli jechali tą kawalerią, to oni by mi kurwa weszli na mury i byłoby po sprawie. Dobra, ich odciągnęliśmy. Oni schodzą, bo oni biegną teraz za generałem. Wy musicie zdążyć, odprzodkuj te działa. I strzelcie w nich. Strzelać. 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 I z powrotem ważą, fuck, 103. Strzelaj! Bo zaraz ci wyjdą z zasięgu! Kurwa, czemu oni muszą czekać, aż się koniu za nimi ustawią? Nie! Zdążycie? To musisz zdążyć. Jeden strzał. Kurwa. Niedobrze, fatalnie. Ja się wycwanił, jeden oddział cofnął. Dobra, ale wy go zmasakrowaliście? Zmasakrowaliście, dobra, mamy czas. Shit. Dobra, odprzodkuj te działa, znaczy zaprzodkuj. Zresztą niedługo się rozstawiam. Dobra, ten oddział ucieka, ucieka, świetnie. Kartreja zaczęła w końcu strzelać. Gdzie oni biegną? Nie wiem, gdzie oni biegną. Daj jeden oddział. Chodźcie tu. Oni tu będą chyba wchodzić. Okej, ale na pełnej. Ty się rozstaw tą artylerią tu gdzieś. Go. Byś tu generała gdzieś podjedź. Okej, okay, good, good, good. Wy strzelajcie. Halo, panowie. Strzelać. Łapcie te działa i strzelajcie. Go, go, go. Oni tu włażą. Fuck, oni będą tu włazić. Nie, nie włażą. Zrezygnowali. Dobrze, 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 dobrze. Biegną tutaj. Świetnie. Się nie wiem, tu gdzieś rozstaw? Nie mogę ich lepiej rozstawić. Mówię, no walka na tych murach jest upośledzona. Te forty nie działają de facto. Dobra, jak tak będą się strzelać z murami, to jest nawet głód. 89. Musicie dać radę. Nie spanikujcie. Okej, z powrotem tam włażą. Fuck. Wieź tutaj. Gdzie się przybiegnij. Gdzie jest ta artyleria? Pajają. Jakbyśmy im szarże to zrobili, dawaj tego generała. Tylko żeby mi generał nie zginął. Jak mi zginie generał, to porobione. Od razu morale spadną. To już takich 15 ich zostało. Przypominam, że oni jeszcze mają jeden pełny oddział dragonów i artylerię. Więc tu nie ma to tamto. 56. Dawaj szarże, jak wy sobie tutaj radzicie? Strzelać w nich. Okej, okay. I do tyłu. Do tyłu, kurde, jeden zginął przy szarży. Dobra, ale uciekają, dobrze, i kompletnie uciekają, super. Super, 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 o to chodziło. Ci też są w fazie załamania. Stójcie, stójcie, stójcie. Generała, tu poproszę. Okej, okay. Artylerię ustawimy, będziemy kąsać ich tam. Może trafimy w generała. Będziesz mieć pole ostrzału, tak biednie. Tu się będziesz musiał ustawić. Okej, okay, dawaj tego generała. Biegiem. Powinniście ich złamać. Czemu wy schodzicie po tych murach? Co wy odpierdzielacie? Czemu wy schodzicie? Ci w... Co to jest? Oni wchodzą, my schodzimy. Co to kurwa ma być? O co tu chodzi? Ej, wy to widzicie? Teraz ci zbawę. O co tu chodzi? Te walki w tych fortach to jest upośledzone. Nie wiem, w Empire'ze tak samo było. Nie wiem, co oni sobie myśleli. Weź ustaw się przy tej artylerii. No nie wiem, nie mogę ich tu na rozciągać na tych murach. Ani scrollem, ani strzałkami, nic. To nie działa, to jest tak popsute. Ale trudno, musimy wygrać tę bitwę. Napoleon, patrz. Wieś tu kawaleria. Nie mogę. Nie mogę. Jak mi skraszuje bitwa po tym. Ty, bo oni mi uciekają! Dawaj tego generała. Dawaj, 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 dawaj. Ty, dawaj ten oddział. Ja chciałem, żeby oni strzelali w tą artylerię tam daleko. Ty, oni uciekli? Jeszcze nie. Chodźcie tu. Chodź tym generałem. Szybciej, kurwa. Gdzie on nie da się przyspieszyć, nie da się przyspieszyć. Ale zacięty pojedynek. Uwielbiam takie. Weź im zboostuj morale. Oni wszyscy na mury weszli, nie ogarnij ich kawalerią. Chociaż dają radę. Dobra, generał będzie stać na dole i będzie wam machać. Posiłki biegną w razie czego. Powinniście ich zmasakrować, 58 właśnie uciekają, weleckie uciekają. No i teraz zostały tamte jednostki. On się tak jakby nie śpieszy tą kawalerią i artylerią.
Mógłbym poczekać, bo on jest atakującym 50 minut. Jak miałbym do niego podejść, trochę przypał by był. Dobra, pokonani wszyscy. Weźcie rozstawcie się jakoś na tych murach. Tu przy tych działach. Tu też przy tych działach. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest, że oni mają strzelać, ale niech strzelają. Dobra, generał niech wjedzie, żeby im przypadkiem nie zginął. W sensie niech wjedzie do środka. Artyler zaraz będzie na miejscu. Dobra, przyspiesz to. Nie wiesz, ale ta gra jest porąbana czasem. Zrobił coś tą kawalerią? Znaczy jak ja ustawię działa, zacznę w nich strzelać. I wjedziemy na to wzgórze. Dobry pojedynek. Mówiłem, że będą dzisiaj dobre pojedynki. Okej, wy już jesteście na miejscu. Co to jest? Ludzie są zmęczeni, 12 funtówka, mamy już 8 funtówkę. Ale będziecie mieć ich w zasięgu chyba. Okej, oni są, mogą strzelać? Który oddział strzela? Strzelacie? Strzelacie, nie strzelacie? Rzuć tego. Trafiliście. Nice, od razu połowę tego. 2 na 4 zostało, super. Mógłbym sobie tu wysłać generała. Strzelajcie w tych może. Tu wyślemy generała, spróbujemy zlikwidować mu tą artylerię. Pojedź tędy. No jest celowany, jak mu wyjedziemy to może jedną serwą kartaczy mi zdjąć ten oddział kawalerii, ale spróbujemy. Ty, on mnie goni. Wracaj. Wracaj, niech artyleria strzela. A właśnie, przecież oni na mury nie... Nie, to są dragonie, oni mogą zsiadać z koni. Do tyłu. Okej, strzelajcie. Uciekajcie przed nimi. Muzyczka z Benhilla by się przydała. Będą zsiadać? Nie będą zsiadać, bo nie żyją. Nice. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Nie wierzę, on to wygrał. Ja to wygrałem, znajomy, króliszka. Kocham, najlepiej. O. Ale jestem z siebie dumny. On to zrobił. Obronił fortecę w Mantui. Inwazja na Wenecję. Wenecję. Pomimo długiej neutralności, Republika Wenecka przeciwstawiła się naszym siłom we Włoszech. Ostatecznie konflikty między naszymi państwami doprowadziły weneckich powstańców do akcji agresji przeciwko obywatelom francuskim przebywającym w regionie. Pokaż im, czym grozi zbudzanie gniewu Wielkiej Republiki Francuskiej. Podbij Wenecję i pozbaw ją potęgi i godności. Dobra, ale wiecie co? To nękanie Wenecji. W kolejnym odcinku ja wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.